Opowiedz, Arturze, co to jest za akcja w Legionowie? Tutaj przed nami mamy psy, które są skierowane do adopcji. To jest tylko czwórka psów, psów jest więcej. No, zbieramy pokarm, zbieramy koce, wszelką pomoc podczas licytacji. No, wiemy, że jest bardzo dużo zwierząt, które mają swoich opiekunów, przyjaciół, właścicieli, które się wychowują w domu, na podwórku, ale wiemy też, że jest wiele zwierzaków, które po prostu tego szczęścia nie mają. Błąkają się gdzieś albo są w schroniskach, nie mogą przez miesiące, lata całe znaleźć swojego przyjaciela. No i ta akcja ma pomóc również znaleźć właścicieli, zwrócić uwagę na zwierzęta bezdomne, na te, które są, no nie mają tego szczęścia i na te, które są też często uwiązane i czasem poza swoją budą czy metrem kwadratowym nie widziały świata na swoje psie czy kocie oczy. Z tego co wiem, jesteś aktorem. Powiedz, jak właśnie aktorzy włączają się w tego typu akcje, jak akcja na rzecz zwierząt? No, wiem, że bardzo duża grupa aktorów bierze udział w tego typu akcjach, ale proszę mi wierzyć, to nie jest żadna moda, tylko po prostu najczęściej to są ludzie, znaczy to przypuszczam, że to jest pewnego rodzaju wrażliwość, która jest też w nas wszystkich. Tak naprawdę, tylko trzeba ją gdzieś sobie odkryć. My z takich pokładów wrażliwości korzystamy na co dzień w swojej pracy, więc być może gdzieś to jest związane z tym. Teraz tak o tym pomyślałem, ale tak naprawdę to są często ludzie otwarci, którzy po prostu też, często ludzie znani, którzy po prostu swoją twarzą, wizerunkiem mogą wspomóc akcję. Nie kosztuje ich to nic poza jedną najważniejszą rzeczą, poza satysfakcją, którą mają z tego, że jeden czy drugi zwierzak znajdzie swojego właściciela, mogą zwrócić uwagę ludziom, przyjemnie spędzić czas, ale zwrócić uwagę na ważny problem, bo tak naprawdę to jest problem, głównie tych zwierzaków. No. I tak jeszcze mówiąc o tobie osobiście, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? W najbliższy wtorek jadę łapać bandytów do Sandomierza razem z ojcem Mateuszem. Dziś jest sobota, nie wiem kiedy będzie emitowany materiał. Dziś, tak? Nie? Nie wiem, nie oglądam. Dobra. Ale nie, czy mam na myśli wasz materiał, kiedy będzie? Nasz materiał oczywiście jak najbardziej będzie dzisiaj. A, to super. No to dziś jeszcze będziemy się mierzyć z ekipą Rancha w jednym z programów telewizyjnych. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, no ale to jest program Kocham Cię Polsko, będziemy tam walczyć. To jest też świetna ekipa, wiem, że wiele osób z tej ekipy też bierze udział w tego typu akcjach związanych właśnie ze zwierzakami. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich, którzy są uważni i nie jest im obojętny los zwierzaków, serdecznie pozdrawiam, a tak naprawdę wszystkich, bo często jest tak, że ktoś przychodzi tutaj, zobaczy zwierzaka, który siedzi w klatce tak naprawdę, to jest bardzo przykry widok, czeka na swojego nowego właściciela i nawet ktoś sobie nie zdaje sprawy, że w nim może się obudzić jakaś taka iskierka chęci posiadania, to jest może złe słowo, ale bycie razem ze zwierzakiem. O. A powiedz, jak znajdujesz czas i na granie w serialach, i jednocześnie właśnie, żeby brać udział w akcjach charytatywnych? To są zdrowe proporcje polegające na tym, że jeśli ten czas znajdę dla takiej akcji, to po prostu biorę w niej udział. Jeśli mam zdjęcia, no to czy jakieś inne zajęcia teatralne, czy jakieś inne tam swoje, no to wiadomo, że wtedy jest ciężko, ale nie ukrywajmy, no to jest zawód wolny, który pozwala czasami jakoś poukładać to po swojemu po prostu. No. Czyli dziś mam ten moment, no, krótki, bo potem jadę na inne zajęcia, ale mam czas, żeby wpaść tutaj, przyjechać do Legionowa i po prostu, no, jeśli w jakikolwiek sposób swoją skromną osobą mogę przyczynić się do tego, że ktoś zwróci uwagę na zwierzaka czy na problem zwierząt, będzie mi naprawdę szalenie miło, bo o to chodzi.